Kurwa, od razu team znalazło. Dobra, no to co, nie przedłużając, lecimy z tym koksem. Zobaczymy, czy każdy wziął torcik, elegancko. To mi się podoba, to jak w głębnik, przypominam, on się teleportuje do szafy. No, jest to mordurec jaki jest. Generalnie, na początku myślałem, że jest słaby, ale potem nim grałem kolejny raz i w sumie spoko się nim gra. Podobno Radar urodził się i od razu grał mordulcem. Tak, słyszałem to. No, słyszałem tą historię. A wieczorami najlepiej się gra mordulcami, bo szybko znajduje mecze, natomiast w dzień najlepiej się gra survami, już to patentowałem. No, poza tym wszystkimi mordulcami musimy trochę pograć, bo osiągnięcia trzeba porobić. O, jest całkiem sporo osiągnięć na mordulcach, sporo z tych osiągnięć nie mam. Najbardziej się martwię tego osiągnięcia, gdzie trzeba tymi toporkami rzucać i tam jest osiągnięcie, żeby trafić, powalić 20 surwów z 24 metrów. 24 metry to chyba sporo, co nie? Ja nie wiem, jak to zrobię, szczerze mówiąc. Brzmi jak Mission Impossible. Ta interwencja jest fajna, że blokuje tych kilka tych... Dobra, a propos... Co ja zrodjebałem? O, jest. Dobra, w sumie po co ja się mam teleportować, jak mogę... Chociaż widzicie, tu na przykład biegnie prosto na ten. O, dead hard. Dobra, to nie było przemyślane, ale tam by było dobre. Właśnie czasami się to udaje, a czasami średnio. Wszystko zależy, co nie? Kurwa, ja nie założyłem tej palety, jestem upośledzony. Zaraz zniszczmy to. Nie ma żadnej tej. No i robią te geny. Widzę, że co robią. Dobra. No to nie pozwolimy, bez przesady. Spalony. Strasznie długo za nim ganiam ogólnie. No nie jest to może najlepszy meczyk. Tyle mam do powiedzenia. No strasznie źle to zostało ten przekminione. Bo nie mogę nawet jednej tej złapać, co nie? Nie mogę kurwa jej złapać. Cały czas biegam za jednym surwem. Kurwa! No i jeszcze podszedł najbliżej. No mamy wkurzające dla killera? Ja jeszcze nie powiesiłem kurwa ani jednego gałgana. No masakra jakaś. Żenada i masakra. Jeszcze nikogo nie mogę kurwa powiesić. Dobra, trzeba ich dorwać, bo już mnie zaczęło irytować. Ja pierdykam, ile się nabiegałem, żeby tu kogokolwiek powiesić. Dobra. Trochę nie wyszło. Dobra, zmarnowane uderzenie. Myślałem, że trafię chociaż.
Boże, raczej nadzieje mi nie zniszczyli, o dziwo. Ciekawe, czy ma tą DSC Strike, jak myślicie? Nie wiem. Zobaczmy. Dobra, trafione raz. To zawsze spoko. Kurde, no nie wierzę, ten Dead Card. Ja nie mam pojęcia, jak oni to czasami robią, że z takim wyczuciem. Dobra, pierwsze. No w końcu ją powiesiliśmy. Kurwa, XD w sumie. Trochę wyszło. Dobra. Nie wiem, co chciałeś osiągnąć, byczku, ale... No nie wyszło ci to. I tu już nie ma nigdzie palet, bo twoja koleżanka... O kurwa, jednak jest jakaś. No dobra. Gdzie on pobiegł? A to spryciara. Dobra, musimy to zniszczyć, żeby mnie nie irytowało. Zaraz pożeracz nadziei wleci, jak mi go nie zniszczą. A chyba jeszcze stoi. Pożeracz nadziei. Dobra, powiem wam, że bywa było źle, ale jest już teraz troszeczkę lepiej. Słyszałem glifa w ogóle. Zapomniałbym o tych glifach. Poczekaj, to się tak łączy. No proszę. Dobra, przynajmniej sobie trochę glifiksy porobimy. Chyba ten pożeracz nadziei wskoczył. No trudno, znaczy zajebiście. Dobra. O, pożeracz nadziei. Ładnie wskoczył.
Dobra, w sumie mogłem się... Słyszałem glifa, który się gdzieś pojawił. Patrz, zrobili jednak. Uparcie uchy. No i co? Uciekałeś? No to ci się udało. Dobra, trzeba ją powiesić. Koniec tego obijaństwa. Trzeba ją powiesić. Pożarasz nadzieję jeszcze nie zniszczony. Chodź, byczku. Muszę chwilę pozostać w szafie. Dobra, mamy ostatnią zbiegaczkę. Ta, która najbardziej mnie irytowała. Dobra, czas się jej pozbyć. Co jest, kurwa? Kurwa, co ja robię? Tak, słyszałem o glifie. To on pobiegła w stronę. No chodź tu! Kurde, skąd tyle palec się dzieje? Ciągle się nowe pojawiają. Dobra, nie lubię tego. W sumie mogłem się od razu teleportować, trochę zrąbałem. A, widzę, że pożerasz nadzieję, to jest został zniszczony. I mamy na jak trop naszej ostatniej ucieczkinierki. Bo się nie ograniczała, słyszałem glifa.
Ona co to miała? Czemu ona ma odporność? Przecież to nie ona była zdjęta z haka. Dziwne. Jakaś umiejka musiała być dodatkowa, wlecieć. Kurwa, skąd tyle tu palec się dzieje? Ja pierdykam. To nie ma The Stacy Strike'a na pewno. Nie ma, bo się leczyła. Dobra, jest to dosyć inteligentne podejście. O kurde, to jej się udało. No, uciekła ostatnia. Dobra, i 3 glifiksy zaliczone. No, ładny meczyk to był, ładny. W sensie na początku się irytowałem, ale ostatecznie wyszło na moje. Ostatecznie wyszło, farta miała. No miała, ale dobra, nic, ładny meczyk i tak. Jakby nie ma się co denerwować, udało jej się uciec elegancko. Ktoś miał The Safety Strike, ale nie wykorzystany był, jak widać. Ktoś miał. O której ten ewentualny katan? Jak to się mówi? Nie wiem. Dobrze, że ta wkurzająca nie uciekła. No, ja nie chciałem jej puścić. Tato luz. Tato była biedna. Dobra, machniemy jeszcze meczyczka. Potężnym wgłębnikiem. Lamcia tylko czeka na katana, czeka. No był taki plan, ale nie było akurat tego Atema, no to sobie stwierdziłem, dobra, pogramy sobie trochę. Trochę sobie pogramy w głębiorem, no. Powiem wam, że jak ten pożeracz plagi, zakreszczenie, jak ten pożeracz nadziei wleci, to jest całkiem fajnie. O, pętliczek, to też jest spoko. Czekałeś? No właśnie, no i nie mogłem wytrzymać po prostu. Pyrka mikrofon, kubek. A teraz? Przestało pyrkać? Halo, halo, pyrka mikrofon, czy się już uspokoił? Więc obstałem... Ale dziwne, nie ma tu żadnego kabla obok. Aż tak jest dobrze, no to jak jest dobrze, a ten... Ach, to dobrze, że jest dobrze. Dobra, pierwsza runda wgłębnikiem była git.
Zobaczymy, jak kolejna runda. Co to już tu gościu tu szedł? Myślałem, że jakieś ślady już widziałem. W ogóle te geny są bardzo blisko siebie, jakby one zostały trzy ostatnie. To powiem ci, że... powiem wam, że kozacko by było. Widzę, gdzie jest ten... totem plagi. Powiem wam, że strasznie jest obvious miejscem. W sensie... pożeracza nadziei. Ale spalił paletę, byczku. Co żeś ty zrobił, byczuniu? O, czwartego oglądasz mieszkanie. To jednak twoja przeprowadzka się szybko przyspieszy? Panie Atem, co tu się stało? Gdzie tu są haki? Ja się pytam tam? Ja nie wiem, czy ja go tam doniosę. Kurwa, kawał drogi do tego haka. Ale trzeba go stuknąć. Kurwa, jebana lodówka. Ups, nie ma gdzie uciec. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, już rady. Co ty robisz? Myślałeś, że za tym śmietnikiem się schowasz i nie zauważę tego? Dobra, to było głupie, jak... no bo głupie po prostu. Trochę za wcześnie. Tropiciel został osiągnięcie. Trochę za wcześnie. Trzeba było... czasami za wcześnie wylatuje, wiecie? Tak, zauważyłem, że czasami za wcześnie. No proszę. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Nie, no nie wierzę, że zrobili jakiś gen. Co oni kurwa zrobili? Tutaj tego na środku? W tą stronę chyba bieg.
Kurwa, no nie wierzę. Chwilę mnie nie było i zrobili te dwa. No i tyle byłoby z bliskich generatorów. Ajajaj. Jak wyleciał, co nie? Jak torpeda. Wysłyszałem tego glifa. Dobra, wróćmy tam. Kurwa, nie trafiłem w niego, no ja pierdykam, ale fail. Dobra. Widzę, co się tam działo. Kurwa, jebana paleta! Dobra, nie ma źle. Widzę glifa, widzę glifa. Myślę, że ją to trochę zaskoczyło nawet. Ogarniają, ogarniają, całkiem nieźle. No zaraz mi zrobią te glify, znaczy te totemy. Znaczy te. Dobrze, to wyszło elegancko. Leciał punkt. Dobra, zabierzmy te glify. Co mam, kawalerze? No i pożeracz nadziei wjechał. Jak dziki.
Chodź tu! No, pożeracz nadziei to się nazywa. Tak, tylko informuję, gdybyś nie wiedziała. No niestety nie ogarniałem, że pożeracz nadziei na raz zdejmuje. No zdarza się i tak. O, ja on to chyba pierwszy raz wiszę w ogóle. Możemy chyba zabić już tego. Tak będzie. Kurwa, nie trafiłem. Dobra, zabijmy go. Zobaczymy, czy możemy właściwie. Jestem bardzo ciekaw. No to co? Chyba mori, co nie? Żegnaj, frajerze. Czyli totem. Rychło w czas, że tak powiem. Rychło w czas. Jeszcze tego glifa już nie potrzebuję w sumie. Dobra, chodź. Sobie zawiścisz, dobrze ci to zrobi. Chwila odpoczynku od ciężkiej pracy. Myk! Myślał, że się ukryje. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Oj. Trzeba klapę znaleźć. Dobra. Tym udało jej się. No co, no klapę znalazła, co nie? Moglibyśmy go oczywiście oszczędzić i szukać tą ostatnią, bo ona się najbardziej ukrywała, ale... No ale wiecie jak jest, no. Fajnie Mori weszło. Wiecie, ten pożeracz nadziei fajnie wskoczył. Dużo punkcików, takich zgrabniutkich. Uciekła, no widzę właśnie, miała adrenalinę jeszcze. No miała trochę rzeczu. Dobry meczyk, no i zadanie zrobione. Stare miasto, dobra lokalizacja? No tak, a ten, bo to jest samo centrum, więc jest mega dobra lokalizacja.